This is Kibra slum in Nairobi, Kenya, one of the largest informal settlements in Africa. From up here, it looks calm, but beneath the overlapping tin roofs is a hive of activity. Residents move back and forth, hoping to find opportunities to help them cope with their difficult everyday lives. Residents live tightly packed in mostly improvised living quarters. It's not unusual to have six people inhabiting a space of 9 square meters, sleeping on the bare ground. Most residents live in extreme poverty, earning less than $1 per day. Diseases caused by poor hygiene are prevalent. A great majority lack access to basic services such as electricity, medical care, and clean water. Szczęść Boże, dzisiaj jedziemy w stronę centrum Nairobi, aby odwiedzić szkołę świętego Aloyzego Gonzagi. Kościół tutaj widzimy świętego Michała, katolicki, niedokończony. Obok jest szkoła, ale szkoła jest w pobliżu, jakieś 500 metrów od największych slumsów. Kibera właśnie tutaj w Nairobi. Cały ten wstęp był po to, aby pokazać, w jakich warunkach ludzie tam żyją. I ta szkoła powstała w 2003 roku właśnie na terenie slumsów, ale 10 lat temu powstał ten piękny budynek, który widzimy, i przeniosła się, ale ciągle jest bardzo blisko tych slumsów. Może kiedyś uda mi się tam wejść z kamerą. W każdym razie szkoła założona została oficjalnie przez wspólnotę życia chrześcijańskiego, czyli wspólnotę WŻH, które są też w Polsce, opierają się na duchowości ignacjańskiej, ale tak naprawdę założycielem był ojciec jezuita Terry Charlton, który do dziś jest w Nairobi, do dziś pomaga tej szkole. Jezuita z prowincji Chicago, który tutaj wykładał na uniwersytecie i widział potrzeby młodych ludzi, którzy nie mają edukacji. To jeszcze był czas, kiedy szalało HIV, AIDS, więc tym bardziej była to szansa dla młodych ludzi, aby przez edukację coś osiągnąć w życiu. Idę dzisiaj do tej szkoły razem z nim. Prowadza mnie Moses, człowiek, który jest odpowiedzialny tutaj za sprawy organizacyjne. Mamy kaplicę w samym środku, bardzo ładnie położoną. Ona jest w centrum tej szkoły. Idę dzisiaj zobaczyć, o tu ojciec Terry Charlton. Idę zobaczyć właśnie te budynki, te różne miejsca, na tyle, ile mi starczy baterii w kamerze. Uczniowie są tutaj karmieni. Jest śniadanie takie typowo brytyjskie, czyli owsianka. I jest lunch. To są jedyne w sumie posiłki dla tych dzieci. Jest COVID, więc są tylko najstarsze klasy, bo reszta siedzi w domu, no nie ma zdalnego nauczania, ale wszyscy czekają, aż wszyscy wrócą do szkoły. W kuchni rządzi Abram, który nas pięknie tutaj oprowadza, pokazuje nam różne miejsca. Na taki lunch zazwyczaj jest ugali, czyli mieszanka zrobione z kukurydzy, taka papka, która zastępuje ziemniaki nasze. Jest zazwyczaj sukuma wiki, jako jarzyna, czyli jakieś liście jarmużu, szpinaku przyprawione. Mięso jest rarytasem, jak już jest, to jest zazwyczaj kurczak, często jest królik, bardzo popularny tutaj, rzadko kiedy wieprzowina, wołowina. Więc tak wygląda lunch.
podziwiamy tą kuchnię polową na zewnątrz, te wielkie kotły. Abraham to nam tłumaczy z takim przejęciem. Więc w ogóle wszyscy Afrykańczycy, jak już coś wyjaśniają, to tacy są przejęci, przedstawiają się jeszcze tutaj białemu, to tym bardziej są tacy dumni, że nawet z tego wszystkiego, co mają. Posłuchajmy, co on tutaj opowiada o... So this is much economical because yes. we don't put this on. Yeah, we just use this one because this boiler is much economical in terms of firewood. You can use this fireplace you see here. You can okay. use it to prepare the whole bidet. But you don't use this charcoals? We use charcoal. In fact, we use three methods. Okay. We have charcoal, we have firewood, and we have gas. So charcoal and gas, we use them to prepare light foods. But when it comes to foods like for the students, because they are a big number, we normally use firewood. Czyli tak jak ja spotkałem w Zambii, w Malawi, wieczny problem, jak już się ma jedzenie, to na czym to ugotować? Więc węgiel drzewny, drzewo, to gaz. No oczywiście to się wiąże, że trzeba to zdobyć wszystko. A lasów coraz mniej. Po kuchni zwiedziłem jeszcze parę innych ciekawych miejsc w tej szkole, ale najpiękniejsze było, że miałem okazję godzinkę poprowadzić lekcję z tą ostatnią klasą, czwartą licealną. No i było bardzo ciekawie, bo mnie pytali o wiele różnych spraw, byli ciekawi, jak to jest w Polsce. Nauczyliśmy się kilka słów, pozdrowień po polsku. Rozwiązaliśmy z matematyki dwie czy całki. Byłem zaskoczony, bo u nas to robiliśmy w czwartej klasie, ale na matwizie, a oni to tak normalnie mieli, więc zrobiliśmy całki, zrobiliśmy równanie kwadratowe, rozwiązaliśmy z sinusami, kosinusami, więc była powtórka z matematyki. Pogadaliśmy też o poważnych sprawach, bo tak prowokacyjnie, jak to młodzi zapytali mnie o poligamię, jaki jest mój stosunek. No, mówię, że w Polsce nie mamy, trochę im powiedziałem, jak to wygląda od strony wiary. Mołzes złożył piękne świadectwo, bo jego tata miał wiele żon, no i czuł się przez to zaniedbany i nie miał relacji z ojcem. Więc to był bardzo piękny czas, bardzo ciekawy. No i dziękuję Panu Bogu i wracam do siebie.